Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dniu 26 grudnia 2022 roku w Wierchownej Radzie, czyli w Radzie Najwyższej Ukrainy, jednoizbowym parlamencie tego państwa, został zarejestrowany projekt ustawy o zmianie kodeksu cywilnego i kodeksu rodzinnego Ukrainy w zakresie ustalenia pochodzenia dziecka wychowywanego w sztucznym środowisku poza organizmem ludzkim. Cały projekt ustawy, a także zesp zespół autorski notę wyjaśniającą możecie Państwo sobie pobrać z oficjalnej strony internetowej Parlamentu Ukrainy. Link załączam do opisu tego materiału i zamieszczam także w komentarzu pod tym, pod tym nagraniem. Sam projekt ustawy nie jest długi, nie jest obszerny, mieści się na jednej stronie, natomiast moim zdaniem waga tych zmian jest bardzo istotna, jeśli chodzi o bezpieczeństwo biologiczne, znacznie wykraczając poza same granice państwa ukraińskiego. Przyjrzyjmy się zatem, jak mają brzmieć zmiany wprowadzane właśnie w kodeksie cywilnym i w kodeksie rodzinnym Ukrainy. Jeśli chodzi o kodeks cywilny Ukrainy, to ma być dodany ósmy punkt do artykułu numer 281. Ma on brzmieć w taki sposób: Cytuję. Dopuszcza się rozwój zarodków i przenoszenie płodów ludzkich metodą ektogenezy. W sztucznym środowisku poza organizmem człowieka, zgodnie z procedurą ustaloną przez centralny organ wykonawczy, zapewniający kształtowanie polityki państwa w dziedzinie ochrony zdrowia. Koniec cytatu. Natomiast w kodeksie rodzinnym Ukrainy ma zostać dodany punkt czwarty do artykułu 123, który ma brzmieć w taki sposób: Cytuję: W przypadku urodzenia dziecka w wyniku zastosowania metody ektogenezy. W sztucznym środowisku poza organizmem człowieka rodzicami dziecka są małżonkowie, którzy wyrazili zgodę na zastosowanie takiej metody, pod warunkiem, że co najmniej jeden z małżonków pozostaje w stosunku genetycznym z dzieckiem. Koniec cytatu. Ta ustawa ma wejść w życie 10 dni po jej opublikowaniu. Natomiast rząd Ukrainy ma być zobowiązany do tego, aby w ciągu 6 miesięcy od daty wejścia w życie tej ustawy dostosować wszystkie swoje regulacyjne akty prawne do brzmienia właśnie tej ustawy zmieniającej kodeks rodzinny i kodeks cywilny. Mamy zatem do czynienia z próbą legalizacji ektogenezy, czyli techniki umożliwiającej rozwój ludzkich embrionów poza organizmem kobiety od zapłodnienia aż po. Na rodziny. Mówimy tutaj o możliwościach technologicznych do tego, aby stworzyć takie, no nazwijmy to, fabryki hodujące ludzi, masową hodowlę ludzi poza organizmem kobiety. I mamy do czynienia ze swoistą koincydencją. W tym samym miesiącu, w grudniu 2022 roku, powstaje projekt ustawy na Ukrainie, który już dostarcza konkretnych rozwiązań legislacyjnych, jeśli chodzi o legalizację ektogenezy. Natomiast na początku tego miesiąca mieliśmy do czynienia z prezentacją projektu. EctoLife, czyli fabryki dzieci, stworzenia 75 nowoczesnych laboratoriów, w których jednocześnie mogłoby przychodzić na świat nawet 30 tysięcy dzieci rocznie, bez, ci bez ciąży, za to w sterylnych kapsułach, do których reaktor miałby doprowadzać składniki odżywcze i płyn owodniowy. Ten projekt został przedstawiony przez Hashema al Gailli, jemeńskiego popularyzatora nauki, który na stałe, na stałe przebywa obecnie w Berlinie. Jest to wizja eugeniczna, co do tego nie mam najmniejszych, najmniejszych wątpliwości. Samo pojęcie Eugeniki od greckiego Eugenes dobrze urodzony to pojęcie wprowadzone jeszcze w XIX wieku w 1869 roku, dokładnie przez Francisa Galtona, kuzyna Karola Darwina. Ono dotyczyło takiej. Selekcji, jeśli chodzi o rozmnażanie ludzi, a także zwierząt, tak aby móc. Sztucznie ulepszać gatunki z pokolenia na pokolenie, ingerować bardzo głęboko w kwestie, właśnie w kwestie rozmnażania. Eugenika, jako pseudonauka, była niezwykle popularna zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w hitlerowskich Niemczech. Była taką pseudonauką, traktującą o doskonaleniu rasy ludzkiej, która miała Całkiem spory wpływ na elity intelektualne i polityczne Zachodu w XX wieku, ale jak się okazuje nie tylko w XX wieku, nadal różnego rodzaju idee eugeniczne są bardzo szeroko rozwijane przez elity intelektualne. Nie tylko zresztą już na Zachodzie. W tym miejscu chciałbym Państwu polecić film dokumentalny pod tytułem Eugenika w imię Postępu. Film dokumentalny z 2010 roku w reżyserii pana Grzegorza Brauna, który właśnie prezentuje te pseudonaukowe podstawy eugeniki, jej początki w Stanach Zjednoczonych, w hitlerowskich Niemczech, no i oczywiście próby także implementacji tych idei na grunt, na przykład polski, Drugiej Rzeczpospolitej konkretnie. Projekt ustawy na Ukrainie nie wziął się oczywiście znikąd i myślę, że sam ten projekt, sama ta wizja Hashema Al-Ga'ili to tylko wierzchołek Góry Lodowej. Ale warto się przyjrzeć temu projektowi pod nazwą Ecto Life, tej wizji i w jaki sposób jest prezentowana. Została ona przedstawiona m.in. na kanale Hashema Al-Ga'ili na YouTubie. Link znajdziecie Państwo w opisie do tego materiału, a także w komentarzu. Warto się przyjrzeć tej, tej wizji, która jest przedstawiana przez jego twórcę jako coś, co jest przyszłością, jest czymś, co pozwoli przyszłością dla ludzkości, co pozwoliłoby na wyeliminowanie ryzyka powikłań podczas porodu, wyeliminowanie zagrożeń dla życia matki, pozwoliłoby na rozwiązanie problemu starzejących się społeczeństw czy wyeliminowanie problemu. Niepłodności. Natomiast ta wizja oczywiście ma swoje drugie dno, ma swoją absolutnie czarną, czarną stronę. Po pierwsze, te, to 75 nowoczesnych laboratoriów, a w każdym z nich 400 sztucz, sztucznych macic, w których miałyby dojrzewać dzieci, mieliby hodo, być hodowani ludzie. To jest coś, co całkowicie. Całkowicie zrywa jakąkolwiek więź dziecka z matką. Jest to także no, projekt w 100% eugeniczny. Tak naprawdę dziecko rozwijające się poza łonem matki mogłoby mieć dowolne, wybrane przez rodziców bądź przez na przykład państwo czy przez korporację cechy. To zapewniałoby taki, można byłoby wprowadzić taki pakiet elitarny pakiet premium, gdzie na etapie zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem biologii molekularnej, inżynierii genetycznej można byłoby mieć wpływ na szereg cech genetycznych zarodka. To nie tylko chodzi o kwestie koloru oczy, koloru skóry, wagę, ale także poziom siły fizycznej, poziom inteligencji, określone cechy charakteru i tak dalej, Jest to nic innego jak czysta eugenika. Ta wizja, wizja określana jako Ectolife, byłaby swego rodzaju tylko i wyłącznie projektem science fiction, zresztą przez wielu publicystów, komentatorów została w taki sposób określona. Biorąc nawet pod uwagę ten poziom rozwoju inżynierii genetycznej, to jednak szereg wątpliwości natury moralnej, etycznej, konsekwencji społecznych, gospodarczych, politycznych, zdaniem wielu komentatorów miałby hamować rozwój właśnie praktyczny ektogenezy. Natomiast no, rzeczywistość wyprzedziła te przewidywania ekspertów i publicystów. Już kilkanaście dni po zaprezentowaniu wizji EctoLife w parlamencie jednego z państw europejskich powstaje konkretny projekt ustawy, który umożliwia praktyczną realizację ektogenezy. No i tutaj oczywiście powstaje szereg, szereg pytań, dlaczego akurat Ukraina ma być takim swego rodzaju poligonem doświadczalnym dla współczesnej Eugeniki. No, tutaj możemy stawiać pewne hipotezy. Niewątpliwie kapitał ponadnarodowy jest bardzo mocno zainteresowany dzisiaj różnego rodzaju inwestycjami na Ukrainie. Ukraina, która dzisiaj jest państwem bardzo mocno niewydolnym gospodarczo w wyniku prowadzonej od 8 lat wojny toczone, toczącej się na terytorium tego państwa. Mamy, jest oczywiście uzależniona od pomocy finansowej z Zachodu, i widać te, to ogromne zainteresowanie potężnych funduszy inwestycyjnych, takich jak BlackRock. Warto tutaj chociażby wspomnieć, że. Że prezydent Wołodymir Załęski rozmawiał z dyrektorem generalnym BlackRock Larym Finkiem o kwestii odbudowy Ukrainy. No i tutaj także jeśli chodzi o kwestię udziału, chociażby Wołodymira Załęskiego w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos w dniach 16-20 stycznia 2023 roku. Jeszcze nie wiadomo, czy, czy, czy weźmie udział osobiście, czy, czy wirtualnie, ale faktem jest, że, że ta wrześniowa. Wideorozmowa z Larym Finkiem, właśnie z BlackRock. No, dotyczyła szeregu kwestii związanych z odbudową Ukrainy i pytanie, czy tego typu fundusze inwestycyjne, ponadnarodowe korporacje dysponujące potężnym kapitałem jak BlackRock czy in, szereg innych byłyby zainwesto zainteresowane na przykład inwestycją w tego typu laboratoria do hodowli sztucznych, do, do sztucznej hodowli ludzi. Pojawia się tutaj oczywiście szereg wątpliwości natury moralnej i etycznej, kto miałby być opiekunami prawnymi tych, tych no, dzieci wyhodowanych w sztucznych warunkach, w tych kapsułach, czy tylko rodzice, w sensie osoby, które dostarczyły materiału genetycznego, że tak to ujmiemy, czy na przykład właścicielami nie byłyby ponadnarodowe korporacje czy państwo. Szereg wątpliwości budzi kwestia właśnie tworzenia ludzi na zamówienie, na przykład na zamówienie służb specjalnych, ponadnarodowych korporacji, sił zbrojnych, super żołnierzy, super ofi oficerów wywiadu i tak dalej, To też bardzo oczywiście istotna kwestia, dlaczego Ukraina miałaby być takim poligonem doświadczalnym, gdzie na przykład 30 tysięcy sztucznych ludzi miało być tworzonych rocznie. No, mamy do czynienia z niezwykle niebezpieczną Sytuacją, która praktycznie zagraża, zagraża bezpieczeństwu biologicznemu takiemu jakiemu, jak, z jakim dzisiaj mamy do czynienia, jeśli chodzi o Homo sapiens sapiens, jeśli chodzi o gatunek, gatunek ludzki. Niewątpliwie bardzo, bardzo, trzeba się bardzo uważnie przyglądać temu projektowi ustawy i tym inwestycjom międzynarodowym na Ukrainie, no, w naszym sąsiedztwie powstaje. Potencjalnie oczywiście ogromny poligon doświadczalny, który może zmienić strukturę biologiczną nawet na Ziemi w skali, w skali globalnej i niewątpliwie jest to jedna z najistotniejszych kwestii, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, bezpieczeństwo międzynarodowe. No, tak głęboka ingerencja w kwestie genomu ludzkiego, w kwestie projektowania ludzi, to jest już tak naprawdę potencjalny skutek geopolityczny. To nie jest skutek, który będzie Miał miejsce w skali jednego kraju, ale w skali całego, całego świata. Warto się temu te, tematowi przyglądać. Zachęcam Państwa do udostępniania tego, tego materiału, do zainteresowania się bliżej tymi kwestiami. Dziękuję Państwu za uwagę.